Cześć kochani, zapraszam Was na pierwszą część do Homely. Tutaj będą tak świetne jesienne rzeczy, ale i też halloweenowe, że po prostu dla mnie to jest przegląd petarda. Napiszecie w komentarzu, co Wam się najbardziej podobało, co nie. Tutaj będzie naprawdę bardzo dużo perełek, garnki, dynie, pościel. Zobaczcie, jaka piękna pościel za 75 zł. 50% taniej, odporna na gniecenie. No czego chcieć więcej? Naprawdę przegląd petarda. Zapraszam Was na przegląd do Homely. Druga część będzie jutro. 40 zł. Takie pojemniki, które były w Sinsayu i Pepco, chociaż tutaj nie wiem, czy nie są najfajniejsze. Zobaczcie, ten kubek, 25 zł, dynia i tutaj już lecimy z tym koksem. Zobaczcie, jakie perełki. No po prostu ja byłam tak zachwycona, ja zawsze się cieszę i tupię nogami, jak mam taki przegląd. I zaczynamy. Pościel 160 zł. Tutaj są przepiękne szklane brązowe dzbanki za 80 zł. To jest taki zaparzacz do kawy bądź herbaty, w zależności od tego, co lubicie, bo można zaparzyć sobie liściastą herbatę bądź kawkę. I tak on się prezentuje. Będzie jeszcze zielony, ale to chyba w drugiej części Wam pokażę, bo on jest na drugiej ścianie. Lecimy dalej. Co my tu mamy? Zaparzacz. O, nawet macie, czekajcie, zaparzacz 56 zł, bo jest 30% taniej. No to w ogóle hit. Tutaj mamy fajny wazon, 20 zł. Świeczki, 25 zł. Zobaczcie. Oczywiście, jak jesteś nowa, nie subskrybujesz kanału, to zrób to koniecznie. Zostaw dzwoneczek, zostaw subskrypcję, będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami. Przeglądy wskakują na kanał codziennie, po 2-3. Będziecie wtedy na bieżąco z każdą nowością. Tutaj w ogóle jest świeczka w środku. No i z każdym przeglądem. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawicie łapeczkę w górę pod tym filmikiem, bo wtedy może też polecieć do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Kto kojarzy tą świeczkę z Sinsay? Identyczną. Nie wiem, czy Wam pokazywałam. Kupiłam sobie właśnie w Sinsayu. Tutaj jest taka nakrapiana, 50 zł. Tam chyba była tańsza. Nawet w dalszym ciągu nie wiem, czy nie można jej kupić jeszcze na stronce internetowej. Tutaj są jakieś dyfuzory, rameczki, 50 zł, chociaż ta drewniana ramka w ogóle mi się nie podoba. Jak za tą cenę, to nie, to ładniejsze są w Homeniu. 30 zł talerz dynia i tutaj macie welurową poszewkę za 35 zł i to jest ta z tyłu na poduszce. Tutaj jest coś dla mnie w ogóle hit. To jest hit. Ten globus, gdzie możecie zaznaczyć miejsca, w których byliście, kosztuje 100 zł. On jest po prostu cudowny, jest korkowy. Prześwietna rzecz dla osób, które dużo podróżują. Zobaczcie, jak to fajnie może wyglądać na jakimś meblu, bo myślę, że to warto wyeksponować. 17 zł takie kubki, też teraz w fajnej cenie. No i co? I tutaj mamy te taki koc, który ma od spodu futerko, które gryzie. 130 zł, ale wiem, że dużo osób lubi, więc możecie leżeć na tej drugiej stronie. Piękne, takie nakrapiane od środka szklanki, zobaczcie, brązowe, 27 zł. Tutaj macie świeczkę, takie białe, można kupić w Sinsayu, tutaj 40 zł, bo 22 zł płacimy za 100 gram. I ta świeczka też jest bardzo ładna. Tutaj macie takie podwójne talerze, bo połowa talerza jest inna, połowa inna, 15 zł, 75 zł pościel, ale jeszcze tutaj zauważyłam fajną tablicę, na której również możecie zaznaczyć miejsca, w których byliście. Tą ramkę troszeczkę trzeba przełożyć w inną stronę, żebym mogła Wam pokazać, jak to w ogóle wygląda w całości. Tutaj macie, zobaczcie tą mapę. Wymiary 60x40, gruba 2 cm, kosztuje 80 zł. Jak dla mnie to jest po prostu coś fajnego. Na ścianie, nie? W jakimś salonie. I można, zobaczcie, zaznaczać miejsca, w których się było. No ten globus i ta mapa to jest coś takiego niepowtarzalnego. 40 zł talerze, lecimy na Halloween. Tutaj też bardzo fajne rzeczy są w Homely. Takie
filcowe kosze, duszki, duszki albo jakieś straszydła czarne, 20 zł z zębami, chyba wampir, dobra, niech to będzie. Nie, nietoperz, dobra, nietoperz. No, przecież czarny to jest nietoperz, ale wampir też, nie? Ma zawsze czarne ubranko. Dobra, no to mamy nietoperza. Taki bardziej wesoły ten nietoperz. Miseczki 20 zł, duszki dosyć głębokie i dosyć spore. Tak więc tutaj macie takie fajne podkładki, dynie czarno-pomarańczowe za 25 zł i jeszcze jest też nietoperz. Tutaj w Homli możecie kupić dosłownie wszystko, tak więc też są takie fajne szklanki, nietoperze, dynie, no i pościel. Pościel 130 zł w nietoperze, bardzo ładna. A jak jesteś nowy, nie subskrybujesz kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję oraz łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Przeglądy wskakują codziennie na kanał po 2-3, tak więc będziecie na bieżąco z każdą nowością i ze wszystkimi przeglądami. A z łapeczki w górę bardzo dziękuję z góry, ponieważ może on trafić wtedy do większej ilości osób. Dzięki. A jednak pokażę Wam te szklane zaparzacze zielone, bo na tej ścianie są, a tutaj są te garki właśnie dynie, które bardzo mi się spodobały. Mam nadzieję, że też Wam się spodobają. Zobaczcie, tutaj są takie poduchy, 40 zł, musztardowe z frędzlami. Tu mamy prześwietny pojemnik, możecie włożyć ciasto, czy jakieś owoce, czy no myślę, że jakieś ciasto. 130 zł, żebrowane od dołu i tu ma taki kształt jakby dyni. Piękne domki, 35 zł mniejszy, 70 zł większy. Właśnie nie wiem, czy to może być kominek. Tak się cieszyłam z tego, co nagrywam, że nawet nie zerkłam, co tam jest od spodu. Stówka wazony i tu macie prześwietną, dużą dynię z kranikiem, tylko tam nie było ceny, muszę zerknąć i tam też dam Wam znać, jak kogoś to interesuje. 15 zł kubki, bardzo ładne, zobaczcie, takie brązowo-pomarańczowe w pasy. No i tutaj macie ten garnek do zapiekania dynia, 150 zł, jest dosyć ciężki, ale i też spory, więc tutaj możecie zrobić własne pyszności na jesień i nie tylko, bo to można też i całorocznie używać, uważam. Bardzo fajny garnek. Co tu mamy jeszcze? Talerze. No i tu jest ten zielony zaparzacz. Te szkło chyba bardziej mi się podoba. Poduszki z frędzlami. Tutaj mamy jakieś kubki 30 zł. Też ciekawe wzory. Tutaj jest filiżanka z podstawką 23 zł. I tutaj kubek Sowa 30 zł, bardzo fajny. Tutaj dużo kubeczków będzie. Kolejne 20 zł z takimi liściami. Tutaj macie do wyboru zielony, pomarańczowy bądź niebieski. No i na Halloween jeszcze znalazłam jeden taki stędzik, na którym są, zobaczcie, wykałaczki ozdobione dynią, nietoperzem, zadyszkę. Tutaj są słomki za 5 zł. Do ciastek takie wykrawacze. Bardzo ładne, 20 zł, ale te wykrawacze są tańsze w Pepco. Tutaj mamy 25 zł, to też chyba tańsze jest w Sinsay, bo są identyczne te dynie i te właśnie drugie dynie z tą buźką. Tutaj mamy jakieś suszki, które są bardzo ładne, 12 zł. Zobaczcie, możecie wybrać albo te liście, albo pomarańczowe, albo białe dynie. No i kubeczki są przepiękne na Halloween, zobaczcie, 20-25 zł, bardzo ładne. Te szklaneczki za 13 zł znamy z Pepco w różnych wersjach, bo były letnie, będą też zimowe, a w Homli możecie kupić za 13 zł z takimi nietoperzami. Są też takie kubeczki, na przykład do przedszkola czy do szkoły dla dzieci za 7 zł. Jak kubeczki, to i też zestaw talerzyków za 7 zł. Świetna poducha w nietoperze. 30 zł. Zobaczcie, ona też jest taka fajna.
No i te kubki chyba najbardziej mi się podobają z dotychczasowych, które miałam okazję widzieć w różnych sklepach. Zobaczcie, czarne wnętrze, czarne ucho, dynka, napis 40 zł. Co myślicie? I które Wam się spodobały? Czy te, co były w Pepco, czy może te? Tutaj jeszcze są takie czarne. Na przykład do kostek lodu one będą fajne za 17 zł. Duszki czy dynie. Tutaj jeszcze mamy takie małe dynie 25 zł. No i za 25 zł są prześwietne miseczki nietoperze. I poniżej pokażę Wam taką dużą paterę nietoperz za 50 zł. Dobra, tu mam tą świeczkę. Jest otwarta, można zerknąć. Trzy knoty. No i pachnie identycznie jak ta Sinseja. Stówka. Tutaj jakiś kocyk. 80 zł te wazony. No i tutaj już wszystko było. Fajne są te wazony, ale to jest ekspozycja. Zobaczcie, a są w różnych kolorach, bo i będą w różowych, i w zielonych. No, szkoda, że ta ekspozycja była ładna. Dobra, kolejna poduszka jesienna, 40 zł. Zobaczcie, takie liście. Te liście są takie ala z baranka. I tu u góry też jest fajna poduszka. 50 zł. Ale ta jest super. Zobaczcie, jak ona ładnie tu wygląda. No i koce. Tutaj macie musztardowy, 100 zł. I taki za 130 zł ma jakieś frędzle, jest taki jakby sweterkowy, bardzo też fajny, miły w dotyku. No i co jeszcze? A, jeszcze jedna jest poduszka, zobaczcie, w takie dynie, taki sznurek, coś takiego. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część. Zapraszam Was bardzo serdecznie na poranny przegląd Pepco, ale i też do Sinsay. Tam były bardzo fajne rzeczy. Tutaj naprawdę znajdziecie perełki na wieszakach, fajna kurtka, chabrowe sweterki, dresy. Oj, tam dużo jest rzeczy. A tutaj skupiłam się głównie na kurtkach, płaszczach, kamizelkach, więc też są fajne ceny, bo już za 100 zł możecie kupić świetną kurtkę. Zapraszam Was na inne moje przeglądy, bo dużo się dzieje na sklepach. Już w Pepco pokazują się świąteczne dekoracje, tak więc naprawdę super. Dzisiaj nie wrzuciłam Biedronki, bo za dużo osób wrzuciło, więc ja jutro wrzucę swoją. Tak więc też Was bardzo serdecznie zapraszam. Dzięki za to, że jesteście, za komentarze, łapeczki, subskrypcje. Nowe osoby witam na kanale. Jeszcze nie zdążyłam odpisać na komentarze, ale zawsze za każdy dziękuję bardzo, bardzo, bo jesteście kochani. Najwspanialsi Wam bardzo zawsze dziękuję. A teraz życzę Wam miłego wieczorku. Do usłyszenia jutro. Cześć, pa!